No to jedziemy. Alpspitze Ferrata. Z 2000 na 2600. Dzisiaj niestety bez rękawic. Bo zupełnie przypadkiem zostały na naszym przednim noclegu. Ja. Gute 30 metrów. No, solidne 3 dychy w dół już mamy. Że skomentuję to także po polsku. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Mój współtowarzysz podróży i wy, moi widzowie. Nie, no ta jest ubezpieczona pięknie. No, teraz sobie czekamy w kolejce do drabiny. Z racji tego, że jest to najlepiej ubezpieczona Via Ferrata w Alpach. Jest najłatwiejsze do przejścia, mimo tego, że jest naprawdę stromo i naprawdę wysoko, to jest jednak 2600. Zasuwa tutaj bardzo dużo ludzi, często niedoświadczonych, no bo przecież gdzieś trzeba zacząć, a to jest miejsce doskonałe, żeby zaczynać z tym przygodę. No i robi się tutaj czasami mały korek. Dzisiejsza jest piękna pogoda, nie za ciepło, nie za zimno. Leciuteńki wiaterek. No nic, tylko wchodzić. Trochę o geologii, jest to wapień, podobnie jak to, co wczoraj robiliśmy. W zasadzie Alpień. A? Ja? Kein problem. Jest to trochę większy wapień niż to, co wczoraj przerabialiśmy. Trochę bardziej skorodowany przez wodę, zerodowany. W zasadzie Alpy z geologicznego punktu widzenia wyglądają tak samo jak Tatry. To znaczy dookoła jest opaska z wapieni, z dolomitów. A środek, trzon krystaliczny, gnejsy, granity i tak dalej. Zdecydowanie stromszy, trudniejszy i wyższy. Przy czym wapienna opaska w Tatrach to jest, to są górki około 1200-1500 metrów. Sarnia Skała, Nosal, Kopieniec. No, w przypadku Alp, które są zdecydowanie większe, są to góry już typu Zugspitz, czyli prawie 3000. Trzon granitowy to już jest Mont Blanc i tak dalej. Aha. O, tu już rzucili poważną linę. To wejście jest tak delikatne, przyjemne i łatwe, że w zasadzie nie trzeba się tutaj przypinać. Wystarczy się trzymać rękami i uważać, gdzie się łazi. No. No, wleźliśmy już jakieś 250 metrów do góry. Patrzymy w stronę Doliny Hohlental. Tam w tej szczelinie teraz widoczna jest jedna z dzielnic miasta Garmisch-Partenkirchen. Ja! A przed nami jest jeszcze do zdobycia. Da! Fajnie tam sobie odpoczywają.
Tam jeszcze trzeba wejść. Kolejny fajny odcinek za nami. Takie sobie łagodne pasaże. A w niektórych miejscach to liny naprawdę powiesili chyba tak dla super początkujących albo na złą pogodę. Jeszcze raz Hohlental przed nami, miasto Garmisch-Partenkirchen tam w dole, górna stacja kolei Alpschwitzbahn, cały masyw Alpschwitz i jeszcze raz droga na szczyt. Tak to wygląda. Ja. No i pomału będziemy sobie stać w korku. Jesteśmy już lepiej niż w połowie drogi na Alpschwitz. Tutaj sobie zasuwają następni ludzie. Tam w dole Garmisch. I tu zaczyna się taki dość ciekawszy kawałek na tamten szpic. Tam trzeba jeszcze wejść, czyli jest na co wchodzić. Świetna pogoda, lekki wiaterek, nie za ciepło, nie za zimno. Naprawdę super sprawa. Teraz mamy przed sobą nieco ciekawszy odcinek. Teoretycznie łatwy, ale praktycznie można tam nieźle spaść. Przypinamy się i jedziemy. Takie piękne widoki tutaj mamy. Tam w słońcu gdzieś majaczy między tymi chmurami główny szczyt. Tam trzeba jeszcze wejść. Tam można zejść, jeśli komuś bardzo się spieszy, ale nie polecam. Można się trochę podrapać. Stamtąd się przyszło. A tu czeka nas taki sympatyczny bardzo pasaż nad tą przepaścią. I do góry. I jedziemy dalej, bo spóźnimy się na fajne widoki ze szczytu. Ale tą chusteczkę to już naprawdę można było wsadzić do kieszeni. Kolejny fajny trawers. Bardzo ładnie widać na przemieni ułożone cienkie i grube warstwy skalne. Dalej jesteśmy w tej wapiennej części Alp. Do granitowej nie dojdziemy, na pewno nie na tej górze. A przed nami szykuje się jakieś miejsce z fajniejszym widokiem. Stamtąd kolejnym pasażem. Tam. Tutaj mamy wejście na Jubileumsgrad, czyli grań prowadzącą z Alpspitze do Zugspitze, do najwyższego szczytu Niemiec. Jest to jeden z najtrudniejszych odcinków w niemieckich Alpach. Nieubezpieczony, bardzo niebezpieczny. My go sobie odpuścimy. Co nieco się tu rusza. Te
teoretycznie nie powinno, ale co ja mogę, młotka nie ma. Można sobie usiąść, poczuć duch. Jedziemy dalej po schodach do nieba. Za nami takie sobie przejście. Utonęliśmy w chmurach. Z tego miejsca chciałem gorąco pozdrowić rodziców. Jak widzicie, jest fajnie i bezpiecznie. Ciut wysoko, ale fajnie i bardzo bezpiecznie. Gonią mnie fachowcy. Czas lecieć dalej. Robi się gorąco. Dopadło mnie słońce. Piękny widok. I kawałek nieubezpieczony. Jesteśmy na grani. Hohlental, dolina z tamtej strony w chmurach. Garmisch-Partenkirchen przed nami na dole. Piękny widok. Alpspitze zdobyte. Ponad 2600. Siebte. Ja? 13:15. 13:15, góra zdobyta. Krzyż na szczycie. Oto specjalnie z dedykacją dla Adama. Kleine Waldkaut na 2600 zdobytych własnonożnie. Zdrowia. Mm-hmm.